Witamy chyba serdecznie. Siema, siema. Siema, siema. Zobaczcie, to są dzieci naszej pracy. Owoce, plony nasze. Tak. Udało się zdobyć pierwsze miejsce w kategorii kulturystyka klasyczna Open. Seniorów. Seniorów. I dodatkowo udało mi się zdobyć drugą statuetkę, troszkę mniejszą, ale również cenną. Drugie miejsce w kategorii junior wagową. No jednak widać, że ja jednak jestem typowym klasykiem, tak? Tak, no wagowej jeszcze się nie będę pchał, no bo nie ma sensu. Wiadomo, fajnie cieszy, że wygra drugie miejsce. For fun sobie wyszedłem, ale najbardziej się z tego, bo na tym się najbardziej skupiałem. Kulturystyka klasyczna to jest moja kategoria. Także jestem bardzo zadowolony ze startów. Startujcie, co mogę powiedzieć dla startujących, którzy chcą startować albo którzy startują. Róbcie formę i nie róbcie coś takiego, że startujcie w innych zawodach. Startujcie jak najwięcej, żeby łapać to doświadczenie. Ja mogę na swoim przykładzie to pokazać, ponieważ im częściej starszy, im więcej startów, tym mogę sobie bardziej dopracować na przykład pozowanie, bo nikt sobie nie zdaje sprawy, że pozowanie tak naprawdę można wygrać. Dokładnie. Wcześniej dokładnie. Nie brałem pod uwagę takich szczegółów, jak na przykład napinanie bicepsów, tricepsów najszerszy tyłem bądź przodem i naprawdę słuchajcie, jak się stoi tyłem, będziecie mogli zobaczyć na materiale, jak stoję, mam najszerszy tyłem i wychodzi mi prążkowanie na tricepsach i to naprawdę się rzuca w oczy. Pamiętajcie, że pozowanie jest podstawą, bo robi się formę cały rok załóżmy i trzeba to wykorzystać tak naprawdę w 5 minut, więc pozujcie jak najwięcej, skupiajcie się na detalach, na szczegółach, żeby to później miało ręce i nogi, tak? No właśnie, to co Bartuś powiedział, ja Bartka wręcz czasami zmuszałem, żeby startował jak najwięcej, praktycznie we wszystkich możliwych zawodach. Jak widzicie, udało się wywalczyć całkiem fajne miejsca. Złoto, już drugi raz, tak jest. Srebrno, znowu drugi raz, tak jest. I co najważniejsze, Bartuś w tych zawodach poprawił pozowanie, co właśnie szczególnie na tych dzisiejszych zawodach pokazał. Ja to wszystko widziałem zza kulis i Bartuś na tych zawodach skupiał się na rzeczach, na których się wcześniej nie skupiał. Tak jak mówił, pozowanie tyłem przy najszerszych tyłem, przy najszerszym przodem. Często Bartuś zapominał dopinać jeszcze łap, tricepsów, bicepsów. Zapominał często dopinać mięśnie skośnych brzucha, klatki piersiowej, zewnętrzną część dosędzi przodem. No i najfajniejszy patent, jaki w tym sezonie zastosowaliśmy, a nie widziałem, żeby ktokolwiek go wcześniej stosował, jest to oczywiście nasza poza vacuum pose, tak? Czyli poza z maksymalnie wciągniętym brzuchem. No i zobaczymy, ile osób zdecyduje się teraz powtarzać po nas tą pozę. No nie jest jakiś nasz wynalazek, bo oczywiście te pozy słynęły. Były bardzo rozpowszechnione za czasów Arnolda, kiedy zawodnicy mieli bardzo wąskie talie. U Bartka stosowaliśmy to za każdym razem i myślę, że dosyć mocno przyczyniły się te vacuum pozy do tego, że Bartuś wygrywał zawody. Zobaczymy, ilu zawodników to powtórzy, bo przede wszystkim trzeba umieć zrobić vacuum pose, a po drugie trzeba mieć wąską talię, żeby zrobić vacuum pose. Także Bebzola. Tak, no nie można mieć Bebzola wywalonego. Także Bartek ma wąską talię, sam miałem wąską talię, tylko mi, jak ja się szykowałem, nie miał za bardzo kto doradzić. Także Bartuś wszystkie moje błędy omija, prowadzę go w ten sposób, żeby po prostu nie popełniał moich błędów i jego pozowanie jest cały czas poprawiane. Na tych zawodach w Słupsku jego pozowanie było płynne. Na układzie dowolnym Bartuś jak wykonał, wszystko szło naprawdę bardzo, bardzo płynnie. Przejścia z pozy do pozy wyglądały perfekcyjnie, a i tak docelowe Mistrzostwa Polski i eliminacje na Mistrzostwach Polski dopiero przed nami, także trzymajcie kciuki moi drodzy, a wszystkie patenty, które zostały zastosowane na Bartku i na innych moich podopiecznych, jak widzicie, działają i te wszystkie rzeczy przekazujemy na kursach trenerskich. Bartek ma coraz większe CV, niedługo po sezonie startowym wstawimy wszystkie osiągnięcia do Bartka na stronę internetową Wyższej Szkoły Trenerskiej. No i co? I Bartuś będzie mógł już sam godnie reprezentować Wyższą Szkołę Trenerską i przekazywać wiedzę. Tak jest, Bartuś? Oczywiście, że tak. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Wam za komentarze. Dziękujemy za komentarze, tak jest. Za unlike'i, których jest mało, ale zawsze ktoś tam musi od siebie dać. No ale to już... Było, ale słuchajcie, naprawdę na Sonie robi wrażenia. Że dziękujemy bardzo, bardzo, tak. Bardzo mocno za wszystkie komentarze, za te lajki, których jest często już ponad 100. Subskrybujcie, lajkujcie, bardzo się cieszymy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie.
do następnych zawodów. Dziękuję bardzo ludziom, którzy kibicowali mi na zawodach. To było naprawdę mega zajebiste uczucie, jak schodzimy z sceny, wszyscy mi przybijali piątki i gratulowali, bo naprawdę to bardzo mnie, że tak powiem, motywuje. Dziękuję wszystkim. A teraz idziemy, słuchajcie, standardowo do jednej z najlepszych restauracji. To już jest, moi drodzy, rytuał. Takie M, może Krzysiek uda mu się zrobić filmik, o takie M teraz stawi, żeby po prostu nie było lokowanie produktu. McDonald's, spotka! Dokładnie, gdzie to McDonald's, tam przekąszę sobie ze cztery kanapeczki i dalej lecimy do domu. Nie czeka na mnie kolację. Hello. Tak, jest Bartuś. Zobacz!